Witam na kanale Wymyśl Zrób. Dzisiaj Wam pokażę, czego nie ma Festool, za to co ma Dedra. Jeśli jesteście zainteresowani, co od nich dostałem, zapraszam na film. Jak zaczęła się moja przygoda z tą firmą? Nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale nie jest to tak jakby nieznana firma dla mnie. Powiedzmy, gdzieś tam obijała mi się ta nazwa o uszy, ale nigdy nie miałem ich narzędzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli miałem, to może jakieś takie, nie wiem, młotek albo coś takiego. Bo z tego, co ja wcześniej kojarzyłem, Dedrę można było kupić gdzieś w jakichś takich marketach budowlanych i to nie były elektronarzędzia tego typu, to co mam tutaj, tylko raczej to były takiej nie za wysokiej klasy narzędzia ręczne. Z tego, co jeszcze kojarzę, to jakieś takie, nie wiem, może kompresor. No mówię, ja nie miałem, nie kupowałem nawet. Nawet tak jakby nie patrzyłem się w stronę tych narzędzi. Tutaj mamy w okolicy taki sklepik z narzędziami, jakieś tam sprzęty metalowe, różne pierdoły. No i właśnie była taka wystawka z tymi elektronarzędziami akumulatorowymi. No i podszedł do mnie sprzedawca. No i tam chwileczkę porozmawialiśmy właśnie o narzędziach i mówi, że Dedra właśnie teraz mamy jakieś tam elektronarzędzia, że wcześniej nie mieli. Ale sprzedał już tych zakrętaków, bo to chyba były zakrętaki wtedy. Jednej firmie, drugiej, trzeciej, jakimś tam ekipom do robienia dachów. I mówił, że wszyscy są zadowoleni i że są super. I to był tak jakby pierwszy pozytywny sygnał na temat właśnie tych narzędzi. No i gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że ta firma ma narzędzia akumulatorowe. No i że są, powiedzmy, całkiem spoko. No ale jakoś nie wiem, nigdy nie miałem okazji z nich korzystać. No jakiś czas temu odezwała się do mnie pani z Dedry. No i właśnie zapytała się, czy nie byłbym zainteresowany jakimiś tam narzędziami od nich. A ja z racji tego, że jestem troszeczkę uzależniony od narzędzi, oczywiście byłem zainteresowany, ale też nie chciałem tak jakby, nie wiem, kolejnej wkrętarki, kolejnej jakiejś piły, bo to wszystko mam. Przejrzałem ich katalog, zobaczyłem, że jest tam parę pozycji, które by mnie interesowały. Dzisiaj nie będę jakoś tam strasznie się wypowiadał na temat tych narzędzi, bo długo nimi nie pracowałem, korzystałem w sumie tylko z tej frezarki i z któregoś z tych takerów. Obejrzymy je sobie, zobaczycie, jakie ja mam tak jakby pierwsze odczucia, jakie są moje wrażenia. Może Wam to pomoże tak jakby w wyborze. Nie przedłużajmy, zacznijmy rozpakowywać. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał, kliknij subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Zacznijmy sobie od energii. Czyli ładowarka i dwie baterie. To jest taki, w moim odczuciu, zestaw startowy. Dwie baterie to są piątki, czyli spoko. Osiemnastki, do tego ładowarka podwójna. Nie wiem, w jakim czasie ona będzie ładować te baterie, bo w sumie je tylko doładowałem, żeby móc przetestować sobie tak na szybko te narzędzia. Co mogę powiedzieć na temat baterii? Fajne. Tu mamy, wiadomo, lampeczka, wskaźnik naładowania. Są pogumowane. W moim odczuciu są wykonane naprawdę dobrze. Tu mam na przykład Zjato. To jest czwórka, a gabarytowo Dedra jest mniejsza. Wydaje mi się, że jest spoko. I ładowarkę. Ładowarka jest dosyć solidna. Co jest fajne, że tutaj widzę, są dwa gniazda USB. Dodatkowy przemyślany patent. Co mi się rzuciło w oczy teraz, to, że nie ma uchwytów, żeby to powiesić. Trochę słabo. Chyba, że o czymś nie, chyba, że czegoś nie widzę, ale jak dla mnie lipa, bo ja zawsze ładowarki mam właśnie na ścianie, czy tam na półce. No i sobie je przykręcam, dzięki temu mam porządek. Może mają w ofercie inne ładowarki, które można przyczepić do ściany, a ja się tutaj przyczepiam, bo na przykład wybrałem sobie taką bez tego uchwytu. Baterie mamy. To są poduszki do podnoszenia. Kiedyś miałem coś takiego, tylko z innej firmy i no i mi się po prostu rozwaliły. To się nazywa poduszka montażowa. Do czego Wy ją będziecie wykorzystywać, to tylko Wasza wyobraźnia Was może ograniczać. Ja bardzo, ale to bardzo często korzystałem właśnie przy poziomowaniu jakichś szafek, pralek, przy czymś coś, nie wiem, była jakaś taka mała szpara, coś musiałem przesunąć, to wkładałem. Naprawdę bardzo przydatna rzecz. No tutaj macie jakieś takie przykładowe zastosowanie. Co jest ważne, że 150 kg, nie wiem, czy tyle
podniesie, bo tu chyba musimy mieć taką parę w ręce, ale działa to mniej więcej tak. Jest to płaskie, wsuwamy, poprzez pompowanie podnosi się nam to, no i całą tą rzecz, w którą to włożymy, to możemy ją podnieść dzięki temu. Bardzo się cieszę, fajna rzecz. Tutaj nawet mamy jakiś taką dziurkę, że możemy zawiązać sznurek, wrzucić gdzieś to, cyk, cyk, wyciągnąć, podsunąć. Fajna sprawa, naprawdę. Polecam. Dobra, wezmę dwie poduchy i zobaczymy, czy mnie podniesie. Podnosi. Myślałem, że będę musiał mocniej pompować, ale naprawdę szło to bardzo, ale to bardzo, bardzo delikatnie. Także polecam. Kolejna rzecz. Pompka akumulatorowa. W sezonie letnim to co chwilę dzieci mnie proszą, żeby podpompować opony w rowerku, bo coś tam. No i zawsze muszę wyciągać swój kompresor. Co prawda on i tak nie jest duży, no ale jeżeli jest jeszcze mniejsza opcja, to dlaczego nie? Mamy tutaj manometr. Jest 160 PSI, 11 bar. Jeżeli samochód pompujemy, znaczy opony w samochodzie pompujemy na, nie wiem, no różnie, zależy od auta, tak? No ale coś koło 2-2,5 atmosfery, no to tym bez problemu jesteśmy w stanie napompować opony. W rowery, jakieś inne piłki, tutaj mamy przejściówkę. Dosyć gruby uchwyt, no ale to chyba wynika z tego, że tu jest jakiś kompresorek, nie wiem. Zobaczcie, jak to chodzi. Jest w miarę ciche. Tutaj mamy manometr. Tutaj z boku mamy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Do jakichś materaców. Tutaj mamy do piłki takich sportowych. No spoko. I tutaj jeszcze z drugiej strony mamy taką przejściówkę chyba do pompowania rowerów. Kół w rowerach, ale nie tych takich klasycznych z wentylem tym samochodowym, tylko z tymi takimi cienkimi. Bo poza tym właśnie, że oni mają elektronarzędzia, to mają też no bardzo, ale to bardzo szeroki asortyment. I tutaj jest na przykład środek, pasta, krem do czyszczenia szyb kominkowych. Żrące niby. Aha, czyli to będzie coś takiego ala taki krecik chyba. Czyli to będzie nie kwas, a zasada. Chyba. Czy no mam akurat kominek w domu, ale zawsze jak czyściłem, to czyściłem takimi psikami. Coś tam schodziło, nie mówię, że były złe, ale teraz mój kominek jest dosyć mocno dojechany, to przetestuję tą pastę w boju. Co to jest? Jak to wygląda? Nie ma w środku żadnych takich drobinek, jak jakiś taki proszek, że to nie szoruje, a rzeczywiście rozpuszcza ten brud. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Drogie to nie było, także jak się sprawdzi, to będę z tego korzystał, żeby mieć czyściutki kominek. No, czyli tak jak widzicie, poza elektronarzędziami mają też dużo innych rzeczy. Też tam widziałem jakieś sprzęty BHP, no masakra. Ogólnie bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy. Mamy tutaj piłę taką ręczną, gałęziówkę. Ja mam oczywiście linki do tych narzędzi, które tutaj mam, podeślę. Co się na pierwszy rzut oka rzuca, to, że naprawdę nie wygląda to tandetnie. Fajnie leży w ręce, gumowane, 92 decybele. Cichutkie. Ale co mi się nie podoba, że jest to sprzęt typowo dla osoby praworęcznej, bo przycisk, taka jakby blokada, żeby uruchomić tą piłę, to musimy nacisnąć cyk i cyk. No to ja lewą ręką jest mi ciężko to nacisnąć. No wiadomo, że to jest kwestia przyzwyczajenia, ale no co, no muszę cyk, cyk. A tutaj jak mam w prawej ręce, no to idealnie to pod kciuka pasuje. No ale jak się jest leworęczny, to ma się ciężej w życiu, nie? A czy my tutaj możemy to jakoś wyregulować? Możemy. Tutaj mamy śrubę tak jakby do naciągnięcia łańcucha. Co jest ważne, bo jak łańcuch jest luźny, to raz, że słabo tnie, a dwa, że może nam strzelić i rozwalić nam pół ryja. Co chciałem sprawdzić, czy jest tutaj smarowanie, ale nie widzę tego smarowania, nie widzę żadnego zbiornika, żeby podawał do podawania oleju. Spoko, bardzo proste. Teraz zobaczymy, jak to
nie. W zestawie był taki pojemniczek, chyba do smarowania, no ale wydaje mi się, że to o to chodzi, że żeby od czasu do czasu przesmarować, żeby ten łańcuch tak jakby nie chodził na sucho. Zobaczymy teraz, jak sobie poradzi z jakąś gałązką. Mamy kawałek wiśni. No i zobaczmy. Co jest ważne, że tak mi się wydaje, że ten łańcuch bardzo szybko się zatrzymuje. Zobaczcie. Od razu. Tutaj jest prowadnica 10 cm, ale zobaczymy, ile ona ma długości. Czy to jest 10 cm? Tak, to jest nawet 11 cm, czyli belkę 11 cm jesteśmy w stanie nią uciąć. Kurde, spoko. Narzędzie ogrodnicze do jakiegoś tam przycięcia jakichś takich gałązek. Szkoda, że nie ma tu żadnego takiego uchwytu, bo nawet jakby miał coś na drzewie ktoś robić, no to jakby tu był uchwyt, w zestawie nie było nic. No to można nawet sobie gdzieś cyk, cyk, cyk gałązki poprzecinać i wtedy walczyć z jakąś większą piłą. Fajnie. Kolejna piła. Tu już jest taka piła z prawdziwego zdarzenia, bo to nie jest taka zabaweczka. No i tutaj mamy właśnie piłę łańcuchową na dwa akumulatory, czyli mocniejsza będzie i dłużej będziemy mogli ją pracować. W zestawie mamy co? Mamy łańcuch, mamy prowadnicę, osłonę, no i w sumie tyle. Tu już widzę, że jest zbiorniczek na olej, to dobrze. Tu już akurat jest fajnie, bo jest na lewą i na prawą rękę zrobione. Silnik bezszczotkowy, prowadnica 40 cm, czyli dosyć długa jak na taki sprzęt. Naciąganie łańcucha jest tak jakby bezsprzętowe. No i teraz powiem szczerze, że nie wiem, co jest wygodniejsze. Tu już mi ten łańcuch spadł. Włączymy akumulator, zobaczymy, czy to chodzi w ogóle. Uła. No, trochę głośne. Dlaczego chciałem taką piłę? Dlatego, że mam spalinówkę, ale czasami chcę coś szybko przeciąć, no i mi się nie chce tak jakby bawić w odpalanie spalinówki. Jest troszeczkę głośna, no ale no, na pewno jest cisza niż spalinowa. Tutaj mamy zbiornik na olej, dwa akumulatory, włącznik. Tutaj mamy do napinania, do odkręcenia tak jakby tej osłony, żeby wymienić prowadnicę. I co? I tutaj jest taka osłona, znaczy osłona, takie zabezpieczenie, jakbyśmy jakoś tam źle przyłożyli piłę. Wtedy czasami zdarza się tak, że piła odbija. No i żeby nie walnąć sobie w twarz, no to jest właśnie takie zabezpieczenie. I zaraz zobaczcie, jak to działa, nie? I to zabezpiecza, że jesteśmy tak jakby chronieni. To jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Łańcuch jest naciągnięty. Sprawdźmy, czy wszystko działa. Jest ok. Sprawdźmy, czy podaje olej. Coś tam chlapie. No i teraz patrzcie, tutaj mamy deseczkę sosnową. Bez problemu. Tutaj mamy kawałek orzecha i kawałek akacji. Także jak widzicie, dwa akumulatory i nawet bez większego problemu w miarę takie duże drewienko na opał bez problemu potnie. Wiadomo, że to nie jest piła do wycinania jakichś tam drzew, no ale do takich prac ogrodowych, ewentualnie do przygotowania drewna na opał. Zarąbista alternatywa dla pilarki spalinowej. Teraz skupimy się na dwóch takerach, zszywaczach, gwoździarkach. To są tak jakby urządzenia dwa w jednym, bo możemy podawać i gwoździe, i zszywki. Tylko tutaj mamy mniejszą opcję i mamy większą opcję. Obydwa są tak jakby zadaniowe. Tylko że ten mniejszy, gwoździe podaje od 15 mm do 30, a zszywki od 16 mm do 25. Co mamy w zestawie? Pistolecik, zszywki i gwoździe. To są gwoździe typ GA18, typ 300F.
No i to są takie właśnie o strzywki. A to są takie gwoździe, takie klasyczne, takie sztyfty. Tu są jakieś zapasowe rzeczy. Okej, okay. Jakaś plastikowa nakładka, uchwyt na pasek i chyba taka śrubka tutaj do przodu. Wkładamy albo strzywki, albo gwoździe. Czyli jak chcemy wsadzić gwoździa, to do dołu i gotowe. A jak chcemy wsadzić strzywkę, no to musimy ją dać tak jakby do góry. No ale tak to wynika tak jakby z tego układu. No inaczej nie zaciśniemy, nie? No i gotowe. Tutaj mamy regulację mocy, czy tam powiedzmy głębokość wbicia. Tu jest plastikowa osłonka, a to chyba musi być założona. Dobra, jak będę testował, to będę się bardziej zastanawiał nad możliwościami tych sprzętów. Ale zróbmy sobie małą próbę. Mamy lampeczkę, spoko. Jak naciśniemy przycisk, nic się nie stanie. Żeby się odpaliło, musimy dopiero tak jakby przyłożyć do materiału. No i wtedy nam się wbija. Szkoda, że nie działa tak jakby ciągle, że mamy nacisnięty przycisk i tylko przykładamy. Za każdym razem musimy tak jakby nacisnąć przycisk. Ale da się w miarę szybko pracować. Tutaj macie mocno przyciśnięte, a tutaj słabo. Także poprzez moc dociśnięcia też regulujecie tak jakby głębokość wbicia. To jest urządzenie precyzyjne. Załóżmy, zrobię sobie kropkę i będę chciał wbić tam strzywkę. Spoko. Zobaczyłem, że z boku jest taki punkcik, który pokazuje miejsce, w którym będzie wbita strzywka. Czyli da się zrobić precyzyjnie. Tu sobie właśnie zaznaczyłem kropeczkę. No i popatrz, jest tak jakby idealnie w linii. Jaki minus ma ta gwoździarka? Że wali po łapach, bo ona działa na zasadzie chyba jakiejś takiej mechanicznej, a nie pneumatycznej. Jest dosyć takie mocne uderzenie, no ale coś za coś. Teraz włożyliśmy gwoździa i zobaczymy, jak sobie daje radę z gwoździami. Spoko, też fajnie. Taka sama sytuacja, jak lekko przyłożymy, no to wtedy ten gwóźdź nie będzie cały wbity. A jeżeli mocniej przyciśniemy, no to wtedy gwóźdź jest wbity idealnie. No i teraz mamy kolejne urządzenie. To jest na tego samego typu strzywki i gwoździe. Czyli te 90 i GA18 i 300F. Tylko tutaj możemy wbijać od 20 do 50. Mówię o gwoździach. I strzywki od 20 do 40. W zestawie mamy strzywki, gwoździe, klucz do wymiany, czy tam do rozkręcenia, jakby nam się coś zblokowało. Tutaj z tego, co ja sobie tam wyczytałem, to tutaj mamy akumulatorowy zszywacz, gwoździarka, ale pneumatyczna. Czyli tutaj jest tak jakby, nie wiem, kompresorek malutki. Coś, co nie... I to czuć tak jakby podczas pracy, bo tu nie ma takiego walnięcia, tylko jest takie... No zaraz zobaczycie. Jak się wymienia? Na takiej samej zasadzie. Tutaj z boku mamy cyk. O, tutaj mam teraz włożone strzywki. Ale zaraz sprawdzimy z gwoździami. No i tutaj jest fajnie, że mamy tak jakby możliwość pojedynczego strzelania i ciągłego. Ciągłe to jest po przyciśnięciu, a nie, że cały czas strzela, nie? Bo jak naciśniemy, to jest blokada. Tutaj od przodu jest regulacja głębokości wbicia gwoździa bądź strzywki. No i dobra, damy sobie na maksa. No i zobaczcie, jak to działa. Tak, co którąś strzywkę tak jakby słabiej bił. Nie wiem dlaczego. Teraz mocno. Nic tam nie działa. O, teraz było słabiej. Słabo. 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 A tutaj zmienimy coś. Działa, ale powiem szczerze, że cało mi się to podoba, bo nie radzi sobie ewidentnie z tymi strzywkami. Zobaczymy, jak będzie z gwoździami. No dobra, druga próba.
Dobra. Może to była kwestia za długich tych strzywek, chociaż według specyfikacji powinien sobie bez problemu radzić z nimi. Ale coś było nie tak. Teraz zobaczmy jeszcze raz. Gwoździe wbija naprawdę bardzo fajnie, ale te szywki mi nie dają spokoju. A zobaczmy te mniejsze. Czy z tymi mniejszymi będzie ok? No dobra, teraz wbiło wszystko git. Dajmy jeszcze raz te długie. Coś jest nie tak z tymi dłuższymi strzywkami, ewidentnie. Może dlatego, że się, nie wiem, magaten, wkład się złamał. Gwoździe super. O, tu znowu informacja, że zacięcie strzywek. No i zobaczcie, czy to są zacięte strzywki. Ja tutaj nie widzę, żeby strzywki były zacięte. No dobra, teraz się udało bez problemu. Może to kwestia, że po prostu za szybko chciałem. Dlatego jeszcze nie wydaję werdyktu. No co, no gwoździe dawało radę. Tutaj strzywki widzieliście sami, że też bez problemu w tym przypadku. Może po prostu trzeba robić tak jakby troszeczkę większe przerwy. Bo jednak nie jest to sprzęt najwyższej klasy. Znaczy może nie, że najwyższej klasy, ale nie jest to sprzęt pneumatyczny. Będę testował, sprawdzał. Wydaje mi się, że jako taka alternatywa dla kompresora, spoko. Ewentualnie dla kogoś, kto nie ma kompresora, a chciałby jakimiś takimi strzywkami sobie działać, no to ma opcję. I teraz pora na gwóźdź programu, czyli frezarkę akumulatorową na 6 mm uchwyt. Tym już się troszeczkę bawiłem. Na pewno już wiem, że to urządzenie nie wyprze mi tej na kabel, ale jako takie uzupełnienie, wydaje mi się, że jak najbardziej ok. Co mamy w zestawie? Kluczyk, dużo jakichś dodatkowych części, dużo różnych części, ale ja z nich nie będę raczej korzystał, bo mi ta frezarka jest potrzebna tak jakby do krawędziowania, bo ja bym chyba wolał, żeby ona była mniejsza. Najważniejsze jest to, że jest to sprzęt akumulatorowy. Zobaczcie, jak ona chodzi, bo wydaje mi się, że naprawdę dosyć ciekawie. Dosyć cicho, to mówię, do robienia jakichś takich drobnych prac na zewnątrz, spoko. Sam korpus jest fajny, bo jest malutki, no ale jak już założymy tą przystawkę, no to nam się robi kawał frezarki. Zobaczcie, jak to wygląda. Dosyć duża. Z jednej strony dobrze, no bo mamy tak jakby większą funkcjonalność tego narzędzia, no ale z drugiej strony, no też wpływa to na poręczność. Ale mówię, jeżeli to ma być tak jakby uniwersalny sprzęt, no to to, że tutaj możemy sobie tak jakby ten, nie wiem jak to się nazywa, support, tak? Możemy cały ten mechanizm opuścić, mamy zderzak, możemy sobie to ustawić, wyregulować, no to spoko, nie? Fajnie, że tutaj mamy światełko. Mi na przykład w Festoolu brakuje tego światła, bo często gdzieś tam jest ciemnie, jest tych rzeczy nabudowanych dookoła. No i nie ma światła, tutaj dedra i światełko ma. Ja nią troszeczkę popracowałem, zrobiła swoją robotę, nie dawałem jej jakichś wielkich, ciężkich zadań, no ale po prostu do załamywania krawędzi w zupełności mi wystarczyła. Teraz pokażę Wam, jak się wymienia freza. Tutaj mamy taki prosty mechanizm, uchwyt, żeby zablokować, odkręcamy wtedy śrubę, wkładamy frez, to jest na frezy szóstki, czyli na te malutkie. Nie wiem, mi się podoba. Nie będę teraz pokazywał Wam, jak ona sobie radzi, bo tak jak powiedziałem, to nie jest film o tym. Chciałem Wam pokazać ogólnie te sprzęty, no i zwrócić uwagę na to, że jest kolejny gracz na polskim rynku. Polska firma, nie zagraniczna. Jest dużo firm się porobiło, które mają elektronarzędzia w swojej ofercie, tylko chodzi o to, żeby znaleźć dobrego producenta tych narzędzi, a wydaje mi się, że mogą nie być najgorsze. Zachęcam do sprawdzenia ich oferty, naprawdę mają bardzo dużo rzeczy. No i co? Zachęcam do subskrypcji, jak Wam się podobało, zostawcie lajka, no i do zobaczenia. Koniecznie
koniecznie napiszcie, który sprzęt chcielibyście, żebym sprawdził dokładnie. Na razie.